Cześć, witam Was. Dawno mnie nie było, bo prawie aż rok czasu od naszych wyjazdów. Nie wyjeżdżaliśmy ze względu na tego wirusa, na koronawirusa. Ale teraz już myślę, że czas najwyższy zacząć wyjeżdżać. Mamy dzisiaj piątek, ruszamy na weekend pod namiot na jezioro Powickie chyba. Nie Powickie, obok jezioro. Tam się staje, później Wam pokażę na mapce, w którym miejscu, na jaki kemping jedziemy. Tetris już jest w samochodzie oczywiście zrobiony, a pokażę Wam, jak to wygląda. Jak zwykle wyjazd weekendowy, to jak każdy wie, odnośnie wyjazdów pod namiot zabiera się praktycznie cały bagażnik. Tetris ułożony. Jeszcze dużo miejsca jest. Tu jeszcze wejdzie nam lodówka, jeszcze jedna torba. Namiot zajmuje sporo miejsca. Namiot mamy Scandica Milano 6. On niestety zajmuje sporo miejsca. Jest duży, bo jest 6x4, także naprawdę jest spory namiot. Wypad weekendowy, agratów. No ale no cóż. Dobra, zamykamy. Także tak to wygląda, wypady weekendowe. Znaczy, czy weekend, czy na tydzień czasu, to już myślę, że tylko samo zakupów. Tyle samo nie zakup, tylko toreb. Ewentualnie jedzenia więcej albo się kupuje na miejscu. Dobra, idę pakować parę rzeczy i ruszamy w drogę. Mikroma. Jest troszeczkę ludzi, widzę. Nie wiem, czy dobrze wjeżdżamy, ale chyba dobrze. Przed nami też dojazd, powiem Wam, że masakryczny, bo jechaliśmy inną drogą, się można było zakopać. Tak to z góry wygląda. Zapraszam do recepcji. Jest recepcja. Trzeba stanąć, może iść do recepcji. Dobra, ja idę, zobaczymy. Namiot rozłożony, jeszcze sznurki muszę dodatkowo pozabezpieczać, ale to już zaraz. Ustawiony jest, w środku jeszcze sypialnia i będzie gotowe. Dobra. Jeziorko czyste, nawet bardzo czyste, zobaczcie. Tam jest Powic miejscowość, tam daleko. Jest miejscowość Powic, tu jest miejscowość Anestewo, czy coś takiego. Kempik Mikroma. Tak się wszystko tutaj jest. Jest plaża. Piasek trochę ciemny, nie jest taki żółty jak nad morzem. Ale fajnie. Dno tutaj nie jest muliste, jest fajnie się chodzi. Woda cieplutka. No kempik taki na weekend jak znalazł. Spokojnie można posiedzieć. Zobaczymy, czy będzie głośno, czy cicho. Sanitaria to pokażę Wam później, jak wyglądają. A my idziemy, tymczasem idziemy na kolację i odpocząć trochę. Cześć, dzień dobry. Witam Was w nowym dniu. Dzisiaj pokażę Wam troszeczkę więcej. Wczoraj już nie chciałem nagrywać wieczoru naszego. Ale nie, wiecie co? Nie, ja pierwszy ogarnę i idę do łazienek. Pierwszy ogarnę, dopiero Wam pokażę, bo tak to kamera się przestraszy mnie. Nie można ten sposób nagrywać. Czekajcie chwilę. Mamy łazienki, prysznicę.
mój waleczki. Są trzy boksy prysznicowe i trzy boksy nomikacje. Czysto, ładnie, bez żadnych zastrzeżeń, elegancko. Gdybyście chcieli, to widzicie łazienki, jakie są. Ciepła woda jest na monety. Nie wiem, czy się wrzuca jeszcze monety pod prysznicę. Powiedzmy na zewnątrz chyba. Zimno tutaj jest cały czas. Tak to wygląda. Mamy automat na monety. Złoty 50 kosztuje minuta prysznicu ciepłej wody. Za to zimna woda jest cały czas. A ciepła woda to musi się zapłacić. Z tego co wiem, to minuta, złoty 50 kosztuje za minutę. O. No dobra, idziemy. A kemping z góry się prezentuje tak. Powiem wam, że sporo jest osób. Kemping prawie jest prawie cały zajęty. Stało parę tylko miejsc wolnych. Mały kemping jest. Myślałem, że będzie więcej tu miejsca. Mały jest kemping. Nie było w nocy żadnych imprez, czy coś, że głośno było. Tak do tej 12, no, muzyka rzeczywiście grała trochę. No u nas też muzyka grała. Ale jest tak, żebyśmy tylko my słyszeli. Piękna pogoda dzisiaj, zobaczcie. Żadnej chmurki, nie ma nic. Piękne niebo. Pójdziemy się trochę do wody. Nie wziąłem etui do wody. Tym kamerą nagrał troszeczkę wam, bo no, woda bardzo przejrzysta jest. To byście widzieli może coś więcej niż ja z lądu. Dobra, idziemy. Od razu lepiej po prysznicu. Szybko orzeźwienie, umycie i można rozpocząć dzień. Później wam pokażę, jak wygląda jezioro z góry, tam gdzie byłem. A teraz idziemy na siananko. Zajmiemy siananko, pójdziemy nad wodę. Zobaczycie, co się u nas dzieje. Nie będę nagrywał wszystkiego, wiadomo, troszeczkę prywatności, ale dużo rzeczy wam pokażę. To jest taka zlewnia, zlewnia. Miejsce do zmywania naczyń na przykład mamy tutaj. Nie wiem co to jest, chyba to jest na większe jakieś takie odpady, żeby wrzucać, tak mi się wydaje. Aczkolwiek jest bardzo fajne rozwiązanie, bo to też idzie połączone razem. Także nie ma ciepłej wody, ale zimna woda i no, można w ten sposób sobie pozmywać. Zatrudniłem osobę zmywającą, także akurat po tej kwestii jest osoba zatrudniona na wakacyjnie na zmywak i moje wszystkie naczynia umyję, także ja akurat teraz mogę sobie wziąć krzesełko, odpocząć, a osoba mi pozmywa wszystko. Ale to jest za od... Tak mówi, 2,50 i taki cały zestaw śniadaniowo-kolacyjny jest do pozmywania, 2,50 płacę i ta osoba mi zmywa, także jakby ktoś chciał, to może skorzystać z usług. Link do osoby i numer kontaktowy będzie w opisie, także polecam. Woda super, czysto, fajnie. A co chciałeś? Tutaj mi wchodzi w kadr, ale nieważne. Dobra, i czas na obiadek. Jak spędzamy czas na weekendach, to przyrządzamy sobie na kuchence gazowej. Nie stołujemy się w restauracjach, bo kempingi jednak tolerują bardziej wypady typu nie restauracje, tylko domowe. A że nie mamy czasu na przygotowanie w domu, dzisiaj idzie jadłowiec pulpety. Mamy pulpeciki w sosie pomidorowym. Szybkie, smaczne. Nie domowe, ale jednak dobre. I później będą jakieś pompuchy, sobie może przyrządzimy. Ale nieważne. Kuchenka, jaką posiadam, już wcześniej wam pokazywałem na swoim kanale. Standardowa gazówka, sprawdzona, przetestowana. I tak, co do kąpieli, byliśmy nad wodą. Woda czyściutka. No, szkoda, że nie wziąłem właśnie obudowy do kamery, żeby nagrywać wam pod wodą, bym wam pokazał, że rzeczywiście woda jest rzeczywiście bardzo czysta i dno jest przejrzyste. Jest płytkie, długo się idzie, długo jest pójście. Znaczy, dla dzieci to miejsce jest idealne, można spokojnie z dziećmi przyjeżdżać, i także moja rekomendacja jest taka, że dzieci swobodnie mogą pływać sobie w wodzie bez obawy, że się utopią czy coś, także polecam.
Jelo. Pulpeciki. Ale zawsze jakaś. Albo zjeść. No i co, byli? I co jest? Nie, nie byli. A co się stało, Sławek? Piwko w barze mamy specjale. O, mamy tło, podkład. Proszę bardzo, się prezentuje specjal z Elbląga. No i jeszcze oczywiście, no dziewczyny sobie desperadosiki. Także tutaj też mamy bar lokalny. Jest tam. Puszczę wam, zobaczyć, żebyście zobaczyli sobie do daleka. Jest tam recepcja, jest bar. O, tam gdzie są łazienki. Tamten biały budynek. Tam jest bar. No i sobie tak sobie gościmy się specjalem. A teraz tu się gotuje nam obiadek. Czyli mamy tak, mamy dzisiaj mamy pulpeciki w sosie pomidorowym. A teraz pampuchy. Pampuchy sobie robimy. I tak właśnie spędzamy sobie weekendy. Mój pracownik z Ukrainy. Pozmywał. Przyniósł 2,50 za godzinę, także jeszcze przy okazji go wykorzystałem i przyniósł nam piwka z baru. Także mówię, no, można sobie wynająć człowieka tutaj na tym kempingu. Znaczy, może nie na kempingu, ja z nim przyjechałem akurat, także tutaj 2,50 mu płacę za godzinę. Także mamy dobre układy. A przy okazji jeszcze przyniesie z baru różne trunki i pozmywa. Teraz po obiedzie też już szykuje się do pozmywania. Daję mu bonus, jeszcze daję mu dwójkę dodatkowo za to, że jeszcze zaniesie nam i przyniesie ręczniki z plaży, także można żyć, no. O. Ile bierzesz? 2,50, no widzicie, no. Szybki trutarz wkładania grilla. Oczywiście 1500 elementów. Grill turystyczny, ale zanim się będzie stanie się turystyczny, trzeba go na szybko złożyć. Za 2,50 ja składam. Za 2,50 składa, także 2,50 zbywa, 2,50 składa. Zamknął i już gotowy jest. Jest gotowy. I już gir gotowy. Można smażyć. Ale jednak nie, no trzeba go uzbroić. Jeszcze róż, o, już to, i już gotowy. Teraz już jest, o. I jeszcze założymy tylko o te. Tak. Kurwa, idę do róż. Róż to założymy, to już teraz, o. Ja mam folię, Sławek, tą taką, wiesz. Masz folię aluminiową? Tak. Amelinum nie pomaluje. Tak, tego się nie pomaluje. O. I już jest na gotowo. No i teraz teoretycznie, a w praktyce jednak trzeba złożyć i zobaczcie, jak my to składamy. Kapczki się robią, później będziemy kiełbaskę robić i drugi grill już się rozpala. Wspiera, usta robi. 2,50. 2,50.